Witam Was w pierwszym odcinku nowej serii. Serii, w której mam zamiar przedstawić pewne triki, porady osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z Lubexem. Jak wiecie, opuszczone miejsca zazwyczaj mają odcięte zasilanie, co wiąże się z brakiem oświetlenia w piwnicach, poddaszach, na korytarzach. I wówczas z pomocą przychodzi nam zwykła latarka. Sprawy jednak komplikują się, jeśli macie zamiar nagrywać swoje wojaże. W przypadku filmowania w miejscach pozbawionych naturalnego światła dobranie odpowiedniego oświetlenia stanowi klucz do sukcesu. Jedną z najbardziej niepożądanych rzeczy w przykręceniu w ciemności oprócz niedoświetlenia kadru jest tak zwany efekt księżyca. Posiadam tutaj dwie latarki, najzwyklejsza na dwa paluszki oraz chińska, trochę większa, bardzo popularna na aukcjach i na bazarach z możliwością regulacji kąta świecenia. Zobaczmy, jak się spiszą. Dobrze, a więc w tej chwili jestem około 4 metrów od ściany, którą mam w tej chwili zamiar oświetlić małą latarką. Jak widzicie, no niestety nie wygląda to zbyt imponująco. Jest oświetlony mały obszar ściany. Ja widzę to znacznie lepiej niż widzi to kamera. Ale no, tej latarki bym na pewno nie polecił do eksploracji. Dobrze, to teraz zobaczmy, jak sprawi się druga latarka. No, świeci trochę mocniej, ma regulację, to już jest max i jak widać występuje tu tak zwany efekt księżyca, czyli to co jest oświetlone jest widoczne dosyć dobrze, niestety to co znajduje się poza promieniem światła jest po prostu ciemne. Jednym z łatwiejszych sposobów na pozbycie się efektu księżyca jest zakup mocniejszej latarki, na przykład takiego reflektora. Niestety jest on dosyć drogi oraz nieporęczny ze względu na swoje wymiary. Ale istnieje jeszcze inny sposób. No tutaj mam już dwie inne latarki, Convoy S2 oraz Magtronic HL922. Sprawdźmy, jak one świecą. Dobrze, na pierwszy ogień idzie Magtronic. No, jak widać nie jest zbyt mocna. Efekt księżyca w łagodniej, ale jednak występuje. A teraz Convoy S2. Jak widać najmocniejsze światło, jednak to co znajduje się poza nim jest po prostu niewidoczne. Ale jak już wspominałem wcześniej, to ma być poradnik, więc pokażę Wam jak bardzo tani i łatwy sposób zmienić te latarki i zniwelować efekt księżyca. Bierzmy się do roboty. Pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób można zmienić latarkę nie do poznania. Odpowiedzią są kolimatory. Czyli niewielkie plastikowe soczewki mające skupiać światło. To akurat jest wersja 90 i 60 stopniowa. Jedna sztuka kosztuje około 1,50 zł, więc jak widzicie jest to po prostu są to śmieszne pieniądze. Jaki efekt będzie? Zobaczymy. Na razie je zamontujmy. Z góry przepraszam za oświetlenie. Niestety jestem w opuszczonym hangarze. Jest pierwsza w nocy. Na pierwszy ogień idzie Magtronic. Tutaj akurat sprawa wygląda bardzo prosto. Wystarczy, że dobierzemy się do standardowego kolimatora i go po prostu usuniemy. Jak widać, ten, który założymy, wygląda trochę inaczej. Bierzemy kolimator, nakładamy go na diodę, nakładamy pierścień razem z uszczelką. Oraz ostatni pierścień mocujący i proszę bardzo, to wszystko, kolimator zmieniony. Trochę inaczej wygląda sprawa z Convoy, jest ona bardziej skomplikowana, ale no, bierzmy się do roboty. Pierwsze co, musimy odkręcić tą część, proszę bardzo. Widzicie tutaj, że znajduje się sterownik razem z diodą. Pierwsze co musimy zrobić, to wykręcić. Do tego użyjemy śrubokręta, ostrożnie, delikatnie podpieramy o lód i zaczynamy wykręcać. Proszę bardzo, jest dioda, sterownik, to na bok. W tej chwili musimy zdjąć odbłyśnik oraz szybkę. Ona niestety nie zmieści się razem z kolimatorem, także ją zostawiamy. A więc kolimator nakładamy na odbłyśnik. Całość montujemy z powrotem. Pamiętajcie, aby w środku pozostała uszczelka. I wkręcamy ponownie
wszystko na miejsce. I pozostaje złożyć wszystko razem do kupy. No, pozostaje jedynie sprawdzić, jakie są efekty. Dobrze, kolimatory założone, pierwsza Magtronic. Jak widać, efektu księżyca nie ma, latarka sama w sobie nie jest zbyt mocna, jednakże nie ma tego denerwującego odcięcia wyraźnego światło-ciemność. Na konwój S2 także założyłem kolimator, zobaczmy tutaj, jaki jest efekt. Proszę bardzo, najmocniejsze światło. Jak widać, cała ściana jest oświetlona, widać to wszystko dosyć dobrze. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Was przydatny. Jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki, bądź chcecie rozwiązać jakiś problem, macie pytania, piszcie w komentarzu. Tak więc, do następnego razu.